Cześć, witajcie, moi drodzy, mamy nowe przecieki związane z kibbidi toilet. Zapraszam was bardzo serdecznie. Odcinek 77 part 3. Prawdopodobnie już za niedługo, ponieważ dostaliśmy dwa nowe przecieki. Ja wczoraj narzekałem na buma i dzisiaj dostaliśmy coś nowego: coś, co możemy analizować, i coś, co jest dość ciekawe. Mamy nawiązanie do 50 odcinka, więc ja tu od razu sobie wszystko przygotuję. Ale lećmy, słuchajcie, zacznijmy od tego przecieku. I słuchajcie, mamy dwa nowe zdjęcia. Jak sami widzicie, będziemy je sobie dzisiaj analizować. Wchodźmy na odcinek 50, który jest mega istotny, bo jest niewątpliwie. Przeciek jest nawiązaniem tego, co się wydarzyło w odcinku 50, więc słuchajcie, zacznijmy może od tego z Toilet, i tutaj jest napis plan i z wykrzyknikiem, i pytajnikiem, co może oznaczać, że mamy plan, tylko kogo? I tutaj jest właśnie ciekawe, ponieważ mamy dwie szkoły, jakby jedna szkoła mówi o tym, że jest to plan zrobiony przez czy obmyślany przez Astro Toalety, a drugi to jest że po prostu jest to plan Jimena czy sekretnego agenta na to, żeby po, po prostu pokonać Astro Toalety. Zacznijmy może od tego pierwszego i tu też będzie mi bardzo potrzebny jeden z odcinków, ponieważ tam gdzie mieliśmy full epizod, jest scena, w którym jak zauważycie, Przychodzi ten Ufo toaleta do, przylatuje do księżnej. O właśnie ktoś manipuluje naszą komunikacją. Zginął oddział. Zaginął oddział, oddział który ścigał Tytana. No, oddział tu jest Tytana napisane w liczbie mnogiej, więc możemy powiedzieć, że definitywnie chodzi o tytana kamerę. Ten oddział zaginął, więc jest duża szansa na to, że tytan kamera przeżył. Ehm. I mamy tutaj pytanie. Jesteś pewna, że chcesz wziąć udział? Nie przegapię. Tylko czasami to ty tłumaczenie nie jest najlepsze, więc możemy sobie poprosić o transkrypt. Um, are you sure to participate? Czy jesteś pewna, że chcesz wziąć udział? Nie przegapię tego. Czyli tutaj słuchajcie, jest kontynuuj plan. I tutaj jest oficjalnie powiedziane o tym planie. Więc jakby wydaje się, że ten plan to jest chyba związany z astrotoaletami. Jaki to jest plan? Słuchajcie, ja mam taką, taki, taką propozycję, która została skrytykowana przez niektórych z Was, ale e, najbardziej prawdopodobne. To znaczy tak, najbardziej logiczne by było to, że ten plan to jest zniszczenie bazy, no bo, żeby co zrobić, żeby się pozbyć, e, tak raz a za, na zawsze, e, kamer, czy przeciwnika, czy tam głośników, czy coś, no zniszczyć bazę, w której są produkowani, tak? No to tutaj najbardziej logiczne by było zniszczenie i zaatakowanie bazy kamer, ponieważ w jakiś sposób no, normalne ziemskie skibity Toilet wiedzą, gdzie jest ta lokalizacja tej bazy. Natomiast takie to i to by było najbardziej logiczne. Natomiast najbardziej takie dramatyczne, krytyczne i byłoby to karmą dla TV-menów jest po prostu zniszczenie bazy TV-menów. Co by było bardzo krytyczne, Bum powiedział, że muszą się stać jakieś naprawdę dramatyczne rzeczy, żeby TV-meni się przekonali do sojuszu ze Skibidi Toilet. Więc to by był taki moja propozycja tej dramaturgii, bo jak widzicie, tutaj niby jest tak. Boom powiedział, że sekretny agent się obawiał tych astrotoalet. Ja tu na razie widzimy, że sojusz sobie jako tako daje z nimi radę. Jeszcze nie ma takiej sytuacji krytycznej, że no zostają totalnie zniszczeni. Więc wydaje się, że coś jeszcze się wydarzy. I tutaj, takim dla mnie, takim momentem zwrotnym byłoby po prostu zniszczenie tv -manów. w sensie nie wszystkich, ale po prostu zaatakowanie ich bazy. Pamiętajmy, że normalne skibidi Toilet miały książki, tak? TV-menów, być może to jakaś wiedza ich została opracowana, e, więc albo ktoś im to dał, może sekretny agent, albo jest tam w bazie jakiś, wiecie, e, szpieg i znana jest lokalizacja tej bazy. Więc zobaczymy, no Astro, toalety chyba no, dość długo obserwowały co się dzieje, więc wiedzą, że TV-meni są najbardziej jakby e, najbardziej groźni z tych wszystkich całych sojuszników, więc tu oni by musieli ich zaatakować, więc to jest moja propozycja, zobaczymy czy tak się stanie, ale oczywiście najbardziej logiczną by było też atak na bazę kamer, no zobaczymy. Natomiast tak jak mówię, tutaj ta scena podkreśla to ten, ten plan, który jest tutaj. Ewentualnie jest też propozycja, że to będzie plan Jimena czy sekretnego agenta, żeby po prostu połączyć te, te wszystkie strony konfliktu ziemskiego versus prawda astro toalety. No zobaczymy jak to się potoczy. Mi się wydaje, że raczej tu chodzi o plan astro, no ale zobaczymy w ogóle ten statek tu jest mega taki napewniaka przybył. Tu widzimy już całą scenę. Jak widzicie. On chyba już tu jest gotowy do ataku. Mamy Plunger Woman, teraz jak tak ją powinniśmy nazywać, która jest w pozie, którą już widzieliśmy w odcinku 50. E, I myślę, że jest to takie nawiązanie do tego, gdzie Plunger odważnie na pałę leci w cudzysłowie przeciw, chociaż nie miałby żadnych szans po prostu z takimi ogromnymi z Toilet. Jeszcze z ulepszeń, bez ulepszeń był wtedy. I tutaj oczywiście go uratował Titan Kamera, tak, który który, który, przyleciał i tytan kamera go tutaj, tutaj, uratował natomiast w tym mamy napis tutaj who is gonna save you now, kto cię teraz uratuje więc jest to takie niewątpliwie nawiązanie do tego odcinka 50, gdzie była ta poza jak idzie plunger tak odważnie Tutaj to jest, mamy plunger woman. Tuż widzę, że jest duża krytyka co do niej, że, że też idzie tak na pałę, tak odważnie, jak plunger i że się zamienia w plungera. Jego styl, zachowanie i to wszystko. Natomiast wydaje mi się, że to jest tylko tak zrobione. E, no, to jest zbyt duży. Wiecie, no moim zdaniem, i tak ona powinna dostać jakieś jeszcze mecha albo coś żeby mogła sobie walczyć z takimi wielkimi skibidi toilet, bo to astro toaletami, bo to ona raczej nie ma szans, żeby jakoś zaszkodzić mega mocno jemu. Wydaje się, że ktoś tu przyjdzie. Ktoś tu przyjdzie w tej scenie i jej pomoże w jakiś sposób. No z nim to się może mierzyć tylko pająk kamera prawdopodobnie, no bo nikt więcej. Znaczy nie z nią, tylko z tym astro i to jest ciekawe. Wydaje się, że ta scena będzie bardzo bliźniaczo podobna do sceny z 50, że ktoś się tu pojawi. I ktoś, i ktoś ten. Ludzie mówią też, niektórzy analizatorzy, że tu niby Mothership się pojawi, bo Boom zapowiedział. Natomiast wydaje mi się, że to nie jest plan Astro, żeby tutaj... Nie, raczej moim zdaniem to nie o to chodzi. Plan Astro jest inny. Pamiętajmy, że to jest, się dzieje po jakimś już czasie. Od momentu, jak się pojawiła pierwszy raz ta księżna skibidi, Więc wydaje się, że tu będzie o coś innego chodzić. Tylko o co? No nie wiem, czekamy na kolejne przecieki. Widzę, że jakby mm, to jest w fazie dużej. No już takiej zaawansowanej produkcji. Sprawdźmy końcówkę odcinka 77, nie. Ona. Sprawdźmy, jak to wygląda. No tutaj jest dużo płomieni, tak? Palą się różne. Fajnie, jakbyśmy zobaczyli, jak to środowisko się zachowuje, nie? Tu, to jest chyba będzie to miejsce, z którego. No, no tu przychodzi ten X-Wing. Ten, co my widzimy, to jest coś większego, nie? Coś mocniejszego niż ten. Przecież może weźmiemy, zobaczymy dokładnie. No właśnie, to jest coś mocniejszego od tego. On tu zrzuca. No i tutaj widzicie, palą się jakieś elementy. No i ona tutaj jest scena z tym, jak ona daje rękę. Więc wydaje się, że potem się ktoś jeszcze pojawi tutaj i będzie kolejna walka, tak jakby kolejna grupa Astro wbijała na rejon. Nie.